Witam Was bardzo serdecznie w odcinku Q&A, który obiecaliśmy Wam już dawno temu przy okazji odcinka, który wzbudził spore emocji. Nazywał się Ratunku, zdejmują nam kanał, czyli co trzeba wiedzieć o prawie autorskim w sieci. I owszem, był clickbaitem, ale w słusznej sprawie i ja nadal będę utrzymywała, że ten tytuł naprawdę powinien być tak mocny, dlatego że zwracamy w ten sposób uwagę na bardzo poważne kwestie związane z tym, co wolno, a czego nie wolno w sieci, ale również na to, co nam jako użytkownikom treści online przysługuje, bo nam też pewne prawa przysługują. Dzisiaj jest ze mną Magdalena Miernik z Look Kreatywni, która już wcześniej nam pomagała przy tych takich podstawowych odpowiedziach na te takie najprostsze pytania dotyczące prawa autorskiego i odpowie nam na pytania, które Wy zadawaliście w komentarzach pod tamtym wideo, oprócz tamtych komentarzy, gdzie narzekaliście, że właśnie clickbait, jak tak można. Otóż można, dlatego że są ważniejsze rzeczy, takie jak właśnie prawa autorskie w sieci. Chcesz zrobić jakiś wstęp do tematu prawa autorskiego? Po pierwsze, bardzo się cieszę, że ten temat w ogóle jest przez Wasz kanał wzięty na tapetę i o tym rozmawiamy, bo temat jest ważny i rzeczywiście te pytania się powtarzają bardzo często, bo z jednej strony mamy prawo polskie i tutaj mamy dużo wątpliwości, z drugiej strony mamy YouTube, który, jak wiemy, jest platformą amerykańską, który działa oczywiście ogólnoświatowo i też to rodzi dużo wątpliwości. Także super, że ten temat w ogóle jest podejmowany przez Was. Jednocześnie też mamy świadomość, że nie dotkniemy wszystkich najważniejszych kwestii, bo w ogóle temat praw autorskich online to jest temat, który mam wrażenie, to jest temat rzeka, to się cały czas wszystko zmienia, prawda? I też wymaga ogromnej wiedzy nie tylko z zakresu właśnie polskiego prawa autorskiego, ale również tego, jakie są regulacje poza Polską. Zgadza się. Co więcej, bardzo ważne jest to, żeby znać regulaminy. Jeżeli działamy na YouTube, jeżeli działamy w mediach społecznościowych, to regulamin, który jak wiemy nie jest przyjemną treścią do czytania, powinien być nam znany. Szczególnie, że jesteśmy aktywnymi twórcami, którzy są dostarczycielami no właśnie różnego rodzaju kontentu. Tak, i jeszcze przy okazji przetwarzamy najczęściej cudze treści w jakiś sposób, ponieważ internet no, jest bardzo memiczny. Pełen informacji, pełen obrazków, pełen filmów i my z tego korzystamy i nawet jeżeli nie czerpiemy korzyści majątkowych, to często ingerujemy w to, co widzimy online, a potem możemy mieć ewentualnie z tego tytułu jakiś problem. I ja jeszcze chciałabym, zanim przejdziemy do pytań, to chciałabym jeszcze powiedzieć, że oczywiście to wideo powstaje w ramach kampanii przy współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe, a kampania nazywa się Bez Spiny. Dokładnie. A teraz przejdźmy już do tych pytań. Pytań jest sporo i pytania wcale nie są takie łatwe. Wiem, że się przygotowałaś. Jestem bardzo przygotowana, mam tyle wiadomości, nawet nie wiem, czy zdążymy o nich wszystkich powiedzieć. Także tak, pytania były bardzo ciekawe. To zaczniemy może od takiego pytania, które wydaje mi się takie najbardziej podstawowe. Zuzanna Gołębiewska je zadała i to jest pytanie. Pytanie mam następujące, bo wolę się jeszcze upewnić. Co grozi za ewentualne złamanie prawa autorskiego, jeśli nie ma się z tego absolutnie żadnych korzyści majątkowych? Po pierwsze, zachęcam wszystkich, żeby zobaczyć ten pierwszy odcinek, który był na Waszym kanale przygotowany, dlatego że tam jest dużo takich podstawowych informacji. Bo żeby zrozumieć prawo autorskie, musimy znać pewne zasady i wiedzieć, że od tych zasad są wyjątki. Zatem za każdym razem, jak będzie jakieś pytanie, będę chciała powiedzieć, jak to jest ogólnie i jak to może być jeszcze na YouTubie. Zatem, oczywiście zasada jest taka, że monopol autorski ma twórca i co do zasady musimy zawsze zapytać o zgodę, jeżeli chcemy korzystać z twórczości osób trzecich. Jeżeli złamiemy te prawa autorskie, dojdzie już do takiego incydentu, czy to jest świadome działanie, czy też nie i niestety nie mamy żadnego zarobku na tym naruszeniu, czy to w związku z tym już implikuje jakieś przykre konsekwencje. Otóż tak, zawsze uprawiony ma roszczenie do tego, żeby jakby żądać zaprzestania właśnie naruszenia, ale w przypadku YouTube'a jest dodatkowe ryzyko takie, że oczywiście możemy zażądać
reakcji YouTube'a na to naruszenie. I co YouTube może zrobić? Otóż on tak naprawdę ma prawo do tego, albo nawet inaczej, powinien zareagować w związku z zasadą notice and takedown, żeby właśnie nie pozostała ta informacja bez jakiejkolwiek reakcji i może na przykład usunąć ten film. Albo wrzucić go w tak zwane właśnie zawieszenie na okres 90 dni, w zależności od tego, czy strony dojdą do porozumienia, czy też będzie jakieś roszczenie wzajemne. Natomiast rzeczywiście ten nasz film może być zawieszony i to może być taki realny skutek naruszenia tych praw. Pytanie zadane przez użytkownika albo użytkowniczkę Eraser 1112. Właściwie to są trzy pytania. Pierwsze brzmi, czy przedstawiona analiza, tutaj odnosimy się do tego poprzedniego wideo, dotyczyła prawa obowiązującego na terytorium RP? Tak mi się wydaje, ale chciałbym, czyli to on, się upewnić. Pytam, bo YouTube jest firmą amerykańską. Zatem, czy na pewno YouTube musi trzymać się prawa RP, a może zależy to od tego, gdzie są serwery? Bardzo dobre pytanie, które właśnie będzie też cenną wskazówką dla wszystkich użytkowników, żeby trochę rzeczy sobie uporządkować. Po pierwsze, mamy oczywiście terytorialność prawa autorskiego i my jako użytkownicy w Polsce, jako twórcy polscy podlegamy oczywiście polskim przepisom, czyli polskiemu prawu autorskiemu. Zgadza się, YouTube jest firmą amerykańską i co więcej, ma również swoją siedzibę w Irlandii i tam też, jeżeli chodzi o aspekt formalny bytu prawnego, jakim jest akurat w Irlandii, podlega prawu irlandzkiemu. Natomiast, co też jest ciekawe, rzeczywiście każdy nasz polski użytkownik podlega prawu polskiemu, plus podlega regulaminowi YouTube'a, który jest na prawie amerykańskim. I teraz, pytanie to oczywiście implikuje też w przypadku sporu, na jakim prawie mamy się opierać, gdzie ten spór w ogóle powinien zaistnieć. I znowu, wracając do tej zasady podstawowej terytorialności prawa autorskiego, zasada teoretycznie jest taka, że jeżeli mamy naruszenie w konkretnym kraju, to w tym kraju powinniśmy dochodzić swoich roszczeń. Ale znowu, jak mamy YouTube i mamy internet i mamy ogólnoświatowe naruszenie, to trochę traci rację bytu tego typu zasada. Dlatego jest jeszcze jeden sposób rozwiązania konfliktu, mianowicie strony same ustalają, na jakim prawie dochodzą swoich roszczeń i też warto dlatego patrzeć na regulaminy, w których bardzo często taka informacja się znajduje. I na potrzeby oczywiście naszego dzisiejszego spotkania zajrzałam do regulaminu YouTube'a, gdzie mamy wprost napisane, jeśli miejsce zamieszkania użytkownika, cytuję, znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, czyli oczywiście chodzi również o Polskę, ta umowa oraz relacja z YouTube'em na mocy tej umowy, czyli regulaminu, bo regulamin to jest umowa jak najbardziej, którą my zawieramy jako użytkownicy z YouTube'em, podlegają przepisom prawa kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik może wszczynać postępowanie sądowe w sądach miejscowych. Czyli my nie musimy się udawać do Stanów Zjednoczonych albo do Irlandii, tylko jak najbardziej możemy również wytoczyć roszczenie, jeżeli takowe chcemy, bo na przykład YouTube nie reaguje, bo nasze wezwania, na przykład, które wysyłamy o naruszenie, są na przykład jakoś nierespektowane albo te działania są dla nas niewystarczające, to jak najbardziej możemy wytoczyć powództwo na przykład przed polskim sądem. Więc to jest ważna informacja dla tych wszystkich, którzy się obawiają, czy na przykład co zrobić z tym prawem polskim. Natomiast te wyjątki, te wszystkie informacje, które podawałam w pierwszym naszym odcinku, one oczywiście dotyczyły prawa polskiego, ale znowu, my jako Polska, jako polskie prawo nie bytujemy sobie tak zupełnie niezależnie, tylko jesteśmy częścią międzynarodowych umów i prawa międzynarodowego i również europejskiego prawa. Zatem te wszystkie zasady, one się mogą trochę różnić w poszczególnych ustawodawstwach. U nas jest dozwolony użytek, w Stanach Zjednoczonych mamy fair use, ale co do zasady te podstawowe instytucje prawa autorskiego są wszędzie. Dlatego też powinniśmy je znać, mając w tyle głowy taką informację, że one mogą się trochę różnić w zależności od ustawodawstwa i od tego, czy dochodzimy roszczeń w Polsce, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych. A jak w takim razie działa prawo cytatu? Bardzo fajne pytanie. Prawo cytatu jest jednym z takich podstawowych uprawnień dla wszystkich twórców internetowych. I rzeczywiście sporo rzeczy powiedziałam już podczas naszego pierwszego odcinka o prawie cytatu, ale nie powiedziałam o dwóch ważnych, które też mogą być bardzo cenne dla twórców. Prawo cytatu jest częścią dozwolonego użytku. I tak jak w Polsce i w ogóle w prawie europejskim mamy
coś takiego jak dozwolony użytek, on się troszkę inaczej nazywa w różnych krajach, to co mamy w artykule 29, 21 z indeksem 1, 2 w naszej polskiej ustawie o prawie autorskim, prawach pokrewnych, to jest jakby implementacja pewnych przepisów europejskich, unijnych, mówiąc wprost. I w związku z tym te zasady, które jakby narzuca na trochę na nas europejski ustawodawca, one są ogólne dla nas, dla naszego regionu Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych mamy fair use, czyli też mamy dozwolony użytek, troszkę inaczej nazywany i mogą być jakieś różnice. Natomiast jeżeli my korzystamy w Polsce świadomie jako polski użytkownik z prawa cytatu w Polsce, to później w razie ewentualnego sporu, to w naszym interesie, ale też naszym zadaniem jest wytłumaczyć YouTube'owi, że cześć, to jest prawo autorskie, to jest prawo cytatu i ja w taki sposób świadomie korzystam z tego wyjątku, dlatego w moim filmie znalazł się na przykład fragment tego czy tamtego. Więc jakby to od nas zależy i jakby to jest nasze zadanie, żeby no właśnie umieć wytłumaczyć nasze działania. No dobrze, to ja będę jeszcze drążyła trochę kwestię prawa cytatu. Bardzo, bardzo proszę, bo to jest ważny temat. Antek Kubiak podaje taki skrajny przykład. Czy mógłbym nagrać 3-godzinny film, cytując cały utwór, przerywając w odpowiednich fragmentach i krytykując na przykład grę aktorską, albo wyjaśniając, co się właśnie wydarzyło? Zmierzam do pytania, czy jest jakiś oficjalny stosunek mojego wkładu w cytowany fragment? W przytoczonym przypadku zakładam, że na przykład pokazuję 5 minut sceny z filmu, potem mówię przez minutę, wyjaśniam, krytykuję i powtarzam proces, aż w ten sposób opowiem o całym filmie. Dobre pytanie, które dotyczy tak naprawdę proporcji pomiędzy cytowanym fragmentem, a tym, co jest tą naszą twórczością. I to pytanie nawiązuje bezpośrednio do artykułu 29 ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych, czyli do prawa cytatu. I musimy wiedzieć, że wyjątek w postaci prawa cytatu zaistnieje, kiedy my w sposób zamierzony korzystamy z cudzej twórczości, ale musimy spełnić te trzy warunki, o których powiedziałam wcześniej, podczas pierwszego, czy też ty mówiłaś, to co przygotowałam podczas naszego pierwszego odcinka dotyczącego praw autorskich. Te trzy warunki, aby doszło do rzeczywiście skorzystania z wyjątku prawa autorskiego, czyli prawa cytatu, to jest przede wszystkim, sami musimy tworzyć utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Czyli to, co my tworzymy jako utwór audiowizualny, jako film, wideo, content, to musi mieć samo w sobie elementy twórcze. Czyli to jest jakby baza, do której my dopiero włączamy fragmenty cudzego utworu. I teraz, zasada powinna być taka, że my tylko, że jakby podstawą twórczą jest ta nasza baza, to co my stworzyliśmy. A te fragmenty powinny być tylko fragmentami. I oczywiście tutaj ustawodawca nam nie wskazuje, że to ma być 5%, 20%, 30% tego, co może być dozwolone jako włączony fragment, ale musimy wyważyć pewne proporcje. Jeżeli jest jakieś uzasadnienie dla takiego działania i ono nie brzmi, a nie chce mi się więcej mówić o tym fragmencie, albo bo tak mi się podoba, to nie jest żadne uzasadnienie. Bo drugim warunkiem do tego, żeby to prawo cytatu zaistniało, ten wyjątek, to jest właśnie odpowiedni cel. Czyli to, o czym mówiliśmy ostatnio. Czyli chociażby właśnie krytyka, analiza krytyczna, wyjaśnianie, nauczanie. Tych konkretnych celów jest kilka i warto też je znać. I tutaj znowu odwołuję się do naszego pierwszego odcinka. Natomiast w tym przypadku będzie to analiza krytyczna. Jeżeli jesteśmy takim amatorskim, powiedzmy sobie, krytykiem filmowym i analizujemy różnego rodzaju materiały, to jak najbardziej możemy skorzystać z prawa cytatu, powołując się właśnie na ten cel analizy krytycznej, ale znowu to nasze działanie musi mieć jakieś uzasadnienie i my sami musimy tworzyć coś w postaci jakiejś bazy, w postaci utworu. No i trzecia rzecz istotna to jest właśnie to oznaczenie źródła. Czyli ten nasz odbiorca musi wiedzieć, kiedy my tworzymy własną, kiedy my przedstawiamy własną twórczość, a kiedy cytujemy fragment cytowany. W przypadku filmów nie jest to trudne, bo oczywiście widzimy ten fragment, tak? On musi być potem, powinien być może inaczej, powinien być odpowiednio oczywiście opisany potem w deskrypcji, w opisie. Zatem moim zdaniem nie, tak po prostu, tak bo nam się tak podoba. Jeżeli jest na to jakieś uzasadnienie, to wtedy w porządku. Natomiast lepiej jest, bezpiecznie jest mieć proporcję taką, że większa część tego naszego finalnego odcinka to jest nasza praca, do której dopiero włączamy fragmenty, a fragmenty to jest jakby trochę mniejsza część od całości. Tak nawet na chłopski rozum, więc
Tak myślę, że można to tak wytłumaczyć. Dobrze. Nie mówię za szybko. Nie, absolutnie. Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Mhm. Rewolwer Ocelot zadaje pytanie. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest z memami, zdjęciami, fragmentami czyichś komentarzy i tak dalej. Czy jeśli użyjemy zdjęcia z Google'a, żeby dodać je do swojego posta o jakimś filmie albo miejscu na Facebooku lub Twitterze, albo kiedy dzielimy się na czacie na Facebooku memami, albo kiedy wklejamy screena czyjejś wypowiedzi w komentarz, żeby się do niej odnieść, to w jaki sposób naruszamy prawo autorskie? Takie zapożyczanie czyjejś treści bez ciągłego podawania źródła chyba raczej nie jest szkodliwe. Nie zarabiamy dzięki temu pieniędzy czy coś w tym stylu. Co to jest Creative Commons? Skąd mamy wiedzieć, że taki mem lub zdjęcie z Google'a jest tym objęte? I tu przy okazji też dochodzimy do pytania, które właśnie Mirmiłek z kolei zadał. Mhm. Jak sprawdzić, czy dany utwór jest lub nie chroniony prawami autorskimi? Bardzo dobre pytanie, dlatego że rzeczywiście nie mamy czegoś takiego jak baza utworów prawa autorskiego, baza przedmiotów prawa autorskiego, czyli inaczej niż w przypadku znaków towarowych. Dlatego, że jeżeli chcemy na przykład uzyskać prawo z rejestracji znaku towarowego, to rzeczywiście musimy się udać do konkretnego urzędu patentowego, dokonać rejestracji i potem ten nasz znak jest zarejestrowany i widoczny w ogólnodostępnej bazie. I to pozwala rzeczywiście przedsiębiorcom zawsze sprawdzić, móc sprawdzić, czy rzeczywiście mamy tutaj już jakąś rejestrację i ewentualne naruszenie, czy też nie. W przypadku przedmiotów prawa autorskiego, czyli innej dziedziny prawa własności intelektualnej. Zawsze staram się podkreślać, że prawo własności intelektualnej jest taką szerokim określeniem dla prawa autorskiego, dla prawa własności przemysłowej i dla przepisów ustawy UZNK, czyli o nieuczciwej konkurencji, to w przypadku prawa autorskiego, o którym dzisiaj rozmawiamy, ta ochrona jest przyznawana automatycznie twórcom, i dzieło z samego faktu jego powstania, ustalenia nabywa ochronę prawa autorskiego, a twórca staje się podmiotem praw autorskich. Natomiast niestety nie mamy możliwości sprawdzenia, czy dane dzieło jest chronione przez prawa autorskie, czy też nie. Mamy bazę oczywiście albo takie stowarzyszenia, które zajmują się zarządzaniem zbiorowym prawami autorskimi, chociażby w przypadku ZAIKS-u tak jest, albo w ogóle utworów muzycznych. Natomiast jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są utwory audiowizualne, utwory wideo, nie sprawdzimy tego niestety. Więc na koniec dnia to zawsze jest kwestia oceny tak naprawdę sądu, czy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego i mamy ten wystarczający poziom twórczości, żeby już móc zakwalifikować jakiś wytwór naszej kreacji, jakiejś naszej kreatywności jako utwór prawa autorskiego, czy też nie. A jak to jest z na przykład uploadowanymi przez nas materiałami na YouTube? Na przykład my, jakby nie patrzeć, robimy wideo, kręcimy, przygotowujemy, nie wiem, na przykład kolejny odcinek śladami seriali, uploadujemy. Czy on jest automatycznie chroniony prawem autorskim? Utwór jest chroniony prawem autorskim z chwilą jego ustalenia, czyli uzewnętrznienia, z chwilą jego powstania. Co więcej, nawet nie jeszcze w formie takiej dopracowanej, ostatecznej. Zatem, kiedy ta myśl twórcza zostanie jakkolwiek uzewnętrzniona, mamy moment ustalenia, czyli zaistnienia tej ochrony prawa autorskiego. Ochrona trwa przez cały okres życia twórcy plus 70 lat po jego śmierci i potem przechodzi do tak zwanej właśnie domeny publicznej. Zatem my mamy tą ochronę prawa autorskiego, zanim w ogóle zaplaudujemy nasz utwór na YouTube'a czy gdziekolwiek indziej. A co się dzieje rzeczywiście z takiego prawno-autorskiego punktu widzenia, kiedy my udostępniamy nasz utwór albo wrzucamy jakąkolwiek treść na media społecznościowe, na Facebooka na przykład? Co się dzieje? Otóż udzielamy licencji. Jakiej licencji? Niewyłącznej. I o tym też mówi wprost regulamin YouTube'a, tak samo Facebooka, tak samo LinkedIna, że tak samo Instagrama, bo oczywiście one są wszystkie tożsame. Czyli w momencie, kiedy my cokolwiek uploadujemy na YouTube'a, udostępniamy nasz utwór, ale przede wszystkim również udzielamy licencji niewyłącznej, czyli zgody na korzystanie z naszego utworu, po to, żeby platforma YouTube miała do tego prawo, mogła korzystać z tych treści, czyli je wyświetlać i zarabiać na nich, żebyśmy my mogli na nich zarabiać i tak dalej. Jaka to jest licencja? To jest licencja niewyłączna, to znaczy, że zarówno my jako twórcy dalej możemy korzystać i dysponować tym naszym dziełem, czyli naszym utworem audiowizualnym. Natomiast jest to, co jest istotne, bardzo szeroka licencja, bo ona jest nieograniczona
ani terytorialnie, ani czasowo. Jest możliwość oczywiście usunięcia naszego filmu i wtedy to jest jakby sygnał dla YouTube'a, że my odmawiamy już dalej udzielanie tej licencji. Czyli z chwilą usunięcia materiału, co do zasady, bo też są pewnego rodzaju wyjątki, jakby cofamy albo zaprzestajemy udzielać tej licencji, czyli zgody na wykorzystywanie. Także warto mieć tą świadomość, szczególnie kiedy jesteśmy, powiedzmy, twórcą i podpisujemy umowę, zapewniając, że nasz utwór nie jest w żaden sposób obciążony prawami osób trzecich. To znaczy, my deklarujemy bardzo często w takich umowach komercyjnych z naszymi klientami, że w żaden sposób ten nasz utwór nie jest wykorzystywany. I jeżeli mamy takie postanowienie w umowie, to warto wtedy wstrzymać się z uploadowaniem gdziekolwiek naszej treści, bo już trochę obciążamy prawami, te nasze prawa autorskie poprzez udzielenie tej zgody chociażby YouTube'owi. Także warto mieć tą świadomość. O tym wszystkim mówi oczywiście regulamin. To ja przechodzę jeszcze do tego poprzedniego pytania. Rewolwer Ocelot. Czy jeśli użyjemy zdjęcia z Google'a, żeby dodać je do swojego posta o jakimś filmie albo o miejscu na Facebooku lub Twitterze, albo kiedy dzielimy się na czacie na Facebooku memami, albo kiedy wklejamy screena czyjejś wypowiedzi w komentarz, żeby się do niej odnieść, to w jaki sposób naruszamy prawa autorskie? Jeżeli pytanie dotyczy samego faktu na przykład zamieszczania komentarza, czyli znowu publikowania treści, to co my dalej robimy, to jest dalej udzielanie licencji. Natomiast wprost nam mówi też bardzo ładnie zresztą YouTube, że jeśli przesyłasz, to już cytuję z regulaminu, treści, które są chronione prawem autorskim, czyli zwróćcie uwagę, jak jest to sprytnie zrobione. On nie narzuca, że to muszą być treści chronione przez prawo autorskie, nie przesądza, czy one są, czy nie są, tylko mówi, słuchaj, ty zdecyduj jako twórca, ale jeżeli one są chronione i nie posiadasz zgody właściciela tych praw, musisz liczyć z tym, że usuniemy te materiały, jakkolwiek je zablokujemy i tak dalej. Zatem to po naszej stronie, jako po stronie użytkowników, jest ten obowiązek bycia świadomym, co my w ogóle publikujemy. Także jeżeli wrzucamy jakikolwiek komentarz, a w tym komentarzu jest mem, to my trochę musimy sprawdzić, czy rzeczywiście możemy to zrobić. Ale mem w ogóle jest takim ciekawym tematem, więc płynnie przejdę do jeszcze jednego wyjątku prawa autorskiego, bo wspomniałam wcześniej o prawie cytatu. Natomiast mamy takie dwa jeszcze dodatki do prawa cytatu w Polsce, mianowicie artykuł 29 z indeksem 1. Wspominam o tym, bo może ktoś będzie chciał się po prostu z Was powołać później. Otóż wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiżu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. To znaczy, że jeżeli chcemy stworzyć mem, który ma mieć taki charakter parodii, trochę taki prześmiewczy, zabawny, to możemy wykorzystać jak cudzą pracę, grafikę, ilustrację, powołując się na ten artykuł 29 z indeksem 1, czyli na dodatkowy jakby element prawa cytatu. Ale to też jest istotne, to, że to nie ma mieć charakteru jakiegoś krytykującego ten utwór albo takiego wydźwięku, który miałby naruszać prawa twórcy, tylko ma mieć to, co do zasady, taki zabawny, ma powstać z tego zabawny mem. Więc jeżeli szukamy jakiegoś uzasadnienia dla na przykład tworzenia memów internetowych, a o to pyta bardzo wiele osób, no to już pierwsze z wyjaśnieniem, że to może być właśnie ten artykuł 29 z tekstem 1. Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiżu, karykatury, ale w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Czyli jeżeli mamy, rzeczywiście naszym celem jest stworzenie parodii, memu, i czegoś zabawnego, to wtedy rzeczywiście możemy się powołać na taki przepis. Jest jeszcze jeden obszar, o którym warto wspomnieć. Mianowicie, jeżeli mamy taką sytuację, że jesteśmy twórcą daily vlogów, przyjmijmy na przykład taką sytuację i tworzymy nasze treści będąc na ulicy, będąc w samochodzie i mając w tle różnego rodzaju utwory potencjalne. To mogą być jakieś utwory muzyczne, bo coś słyszymy w radio, coś to może być na przykład jakiś plakat, który mijamy, albo jakieś graffiti, to co wtedy? I też jest to bardzo częste pytanie różnego rodzaju twórców, czy w ogóle mamy się tutaj czego obawiać, czy też nie. I w 2015 roku była taka duża nowelizacja prawa autorskiego, która trochę wyszła naprzeciw takim potrzebom, mówiąc, że słuchaj, jeżeli ty w sposób niezamierzony, ale niezamierzony naprawdę, jakby dodasz do tego swojego utworu finalnego fragmenty cudzego utworu,
które są pewnym dodatkiem, ale to właśnie nie jest ten zamierzony cel, jak w przypadku klasycznego prawa cytatu, gdzie rzeczywiście chcemy włączyć fragmenty cudzej twórczości, to możesz to zrobić właśnie powołując się na ten artykuł 29 z indeksem 2. Także jakby ktoś szukał podstawy, to proszę. Więc warto o tym wiedzieć, bo to są takie pytania, które się często powtarzają wśród internautów. Dzięki, to ja się bardzo dużo dowiedziałam ciekawych rzeczy naprawdę. Mam jeszcze tutaj takie dwa pytania, trochę z innej strony. W krainie składów, co grozi za fałszywe zgłaszanie naruszeń praw autorskich w serwisie YouTube i czy jeśli ktoś zablokował mój kanał, roszcząc sobie prawa do moich własnych materiałów, to mogę taką osobę pociągnąć do odpowiedzialności? To jest fajne pytanie i tutaj naprawdę zachęcam do tego, żeby zajrzeć do regulaminu YouTube'a, ponieważ on na wszystkie te pytania odpowiada i to jeszcze z różnych perspektyw. To jest w ogóle też zabawne, że jak sobie sięgniemy do regulaminu YouTube'a, to mamy na przykład takie rady, złote rady typu. Najprostszym sposobem na radzenie sobie z roszczeniami systemu Content ID jest unikanie ich. Super rada YouTube'a, tylko teraz pytanie, co to znaczy, tak? Ale przyjmijmy sytuację taką, że my dostajemy przykładowo roszczenie dotyczące muzyki, przykładowo, albo czegoś, co się najczęściej muzyki, jeżeli chodzi o Content ID. To co możemy tutaj zrobić? Możemy albo uznać, że ta muzyka jest niezbędna i wtedy rzeczywiście odpowiedzieć, tłumacząc, skąd taką muzykę mamy, albo jeżeli rzeczywiście któreś z pytań chyba dotyczyło bezpiecznych źródeł muzyki, to zachęcam do tego, żeby wymienić tę muzykę na przykład z tła na którąś z biblioteki muzyki, z biblioteki audio. Jest też cała biblioteka audio udostępniająca na otwartych licencjach muzykę i warto z niej korzystać. Natomiast wracając do pytania o to, co możemy zrobić, kiedy przykładowo nasz film zostanie niesłusznie naszym zdaniem usunięty z powodu potencjalnych naruszeń prawa autorskiego, mamy tak naprawdę dwa wyjścia. Możemy albo żądać wycofania roszczenia przez osobę, która je wniosła, tłumacząc, że tak naprawdę mamy prawo do publikowania tych treści, albo możemy przesłać roszczenie wzajemne. Jest również taka możliwość. Natomiast jest jeszcze trzecia droga, o której wspomina też regulamin YouTube'a. Mianowicie możemy pozostać tak jakby bezczynni, ponieważ po 90 dniach ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich wygasa. Więc możemy ewentualnie jeszcze raz spróbować uploadować nasz film i zobaczyć, co się wtedy wydarzy. Natomiast kiedy by się okazało, że z powodu roszczeń systemu Content ID nasz film został zablokowany, możemy złożyć sprzeciw. I tak naprawdę to są wszystko takie procedury, do których możemy mieć dostęp poprzez regulamin YouTube'a, Facebooka tak samo, ale w tym przypadku oczywiście YouTube'a i też możemy poprzez odpowiednie wytłumaczenie, pomoc prawnika, oczywiście tutaj też jest tutaj wskazane, ale myślę, że jeżeli jesteśmy świadomi naszych praw i wiemy, co publikujemy, to możemy spokojnie sobie tutaj samodzielnie poradzić i uzupełnić formularz, tłumacząc, że to są oczywiście tutaj nasze prawa i nasz film powinien zostać przywrócony. Dziękuję Ci bardzo za te bardzo, bardzo wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Ja doszłam do końca tych pytań, już nawet sobie notesik zamknęłam, ale właśnie chciałam jeszcze na koniec nawiązać do takiej rozmowy, którą odbyłyśmy off the record przed nagraniem na temat tego, jak to jest z tym regulaminem YouTube'a, że on jest jednak bardzo ogólnie i niejasno napisany. Tak, musimy pamiętać o tym, że YouTube, jak każda duża platforma, działa na swoich zasadach, na swoją korzyść, mając oczywiście w tyle głowy to, że ma bardzo dużo użytkowników i musi jakoś wybalansować tak naprawdę te prawa. Zatem bardzo trudno na przykład jest znaleźć odwołanie do konkretnego ustawodawstwa. Trudno jest jakieś konkretne informacje uzyskać, właśnie dlatego, że YouTube doskonale zdaje sobie sprawę, że mamy pewne niuanse w konkretnych ustawodawstwach i jakby tutaj narzucanie jednego czy drugiego jest po ich stronie po prostu ryzykowne. Mamy oczywiście tą ogólną zasadę internetu, czyli notice and take down, czyli jeżeli dostaję uzasadnione powiadomienie YouTube albo jakakolwiek inna platforma internetowa jako pośrednik, że być może doszło do naruszenia, to YouTube ma obowiązek reagować.
Zatem ma ten cały system do reagowania, ale jak to się skończy finalnie dla użytkownika, to już jest sprawa drugorzędna i tak naprawdę już, jeżeli ma dojść do ewentualnego sporu, tutaj już umywa ręce YouTube, mówi, ja zrobiłem swoje, zablokowałem content albo mówiłem o tym, że jest jakieś roszczenie, działajcie sobie samodzielnie. Dlatego w tych wszystkich formularzach oczywiście jest też miejsce na to, żeby wypełnić nasze dane, żeby się z nami potem skontaktować, więc jest to zrobione sprytnie. Co więcej, jest taka ogólna zasada YouTube'a, która jest oczywiście również wskazana w regulaminie, która brzmi: przestrzegaj praw autorskich. Przesyłaj tylko własne filmy lub te, do których masz odpowiednie prawa. Nie zamieszczaj filmów innego autora, ani nie korzystaj z materiałów, do których ma prawa ktoś inny, na przykład utworów, fragmentów, programów objętych prawami autorskimi, bez odpowiednich uprawnień. Także taka sprytna rada, bardzo ogólna, czyli jakby moja konkluzja z tego wszystkiego jest taka, że po stronie każdego użytkownika sieci jest to, aby mieć wiedzę, bo wiedza to jest narzędzie, ale przede wszystkim również ogromna zaleta do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje i czy te ewentualne roszczenia, ewentualne właśnie blokady są uzasadnione, czy też nie. Także tutaj zachęcałabym do tego też, żeby zachować zimną krew i trochę dokonać pewnej samodzielnej analizy, ale też mieć świadomość tego, co tak naprawdę publikujemy. Dobrze, to tak na koniec. Gdzie możemy się zgłosić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości dotyczące prawa autorskiego w sieci? Jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę skontaktować się ze mną, to www.lukreatywnie.pl to jest dobry kontakt. Zapraszam serdecznie. Natomiast naprawdę zachęcam każdego użytkownika do tego, żeby zajrzeć do regulaminu, żeby trochę pogrzebać. Tam naprawdę jest masa ciekawych informacji. Ja sama miałam dużą frajdę przygotowując się do naszego odcinka i grzebiąc w tych wszystkich postanowieniach, bo oczywiście one też się zmieniają, więc na bieżąco musimy je sprawdzać. Więc wiedza, to jest taki słowo klucz, moim zdaniem. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie, bo ja bym się przez to wszystko nie przebiła. Jednak trzeba mieć wiedzę podstawową, żeby później pójść dalej. Tak. A jest to, jak mówię, temat rzeka, temat, który nam osobiście spędza sen z powiek już od 6 lat, jak mamy kanał. I wiem też, że bardzo wielu innym osobom, dlatego bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję nagrać jedno i drugie wideo w ramach kampanii z Fundacją Centrum Cyfrowe bez spiny, bo wiadomo, że prawami autorskimi można się posługiwać bez spiny, ale warto je znać. Więc tyle od nas. Jeżeli macie jakieś wątpliwości jeszcze na temat prawa autorskiego, to zachęcam Was do pisania w komentarzach, zadawania pytań. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy na temat praw autorskich mówimy na naszym kanale, bo jak mówię, no, trzeba poszerzać wiedzę, a wszystkich nas, wszystkich użytkowników internetu właściwie to dotyczy. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy za to, że zgodziłaś się wystąpić w tym odcinku. Cała przemyśl po mojej stronie, dziękuję. I jeżeli Wam się podobało, no to koniecznie zostawcie lajka. Tym razem nie ma żadnych clickbaitów, także już nie musicie narzekać. Więc zostawcie koniecznie lajka, subujcie nasz kanał, dzielcie się tym wideo, jeżeli znacie kogoś, kto miał jakieś wątpliwości dotyczące praw autorskich w sieci. A poza tym to wpadajcie na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i Twittera. Dzięki.